Dzisiaj parę słów chciałem powiedzieć na temat jednego z najciekawszych zawodów w ogóle na Watykanie ale zanim do tego tematu przejdę, chciałbym zachęcić Was przede wszystkim do moi drodzy zalajkowania, wyrażenia swojej opinii po wysłuchaniu w komentarzu, choćby miał być to komentarz nawet taktyczny a także moi drodzy zachęcam do tego, żeby włączyć się do grona wspierających, bo wtedy macie więcej okazji i możliwości. Możecie zadawać pytania, możecie prosić o stworzenie specjalnych filmów na pytania, które Was nurtują, więc myślę, że jest to oczywiście dobra szansa, żeby współtworzyć ten kanał. No moi drodzy, to jest taki dosyć ciekawy zawód, bo chodzi mi o Jeden z najciekawszych zawodów w Watykanu, gdzie papieże utrzymują od wieków tych ludzi. Chodzi mi tutaj właśnie o astronomów watykańskich, bo, którzy prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukową na zlecenie Watykanów. Oni mają też swoje obserwatoria. Kim tak naprawdę są astronomowie watykańscy? Co, po co to w ogóle robią i jak w ogóle wygląda ich praca? Na przykład. W letniej rezydencji papieży w Castel Gandorfo się mieści się Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne. Tam pracują astronomowie, którzy tak na marginesie są duchownymi, a większość z tych astronomów to są po prostu Jezuici. Na czele tego szczególnego obserwatorium stoi amerykański planetolog Brad Gui-Kosol Magno. Jest on głównym papieskim astronomem, już praktycznie trzeciej. Głowy Kościoła. No i Watykan wspiera tę gałąź nauki od wieków. Niektóre w ogóle odkrycia tych astronomów okazały się być przełomowymi. No i e, dlaczego Watykan ma swoje obserwatorium astronomiczne? No to pytanie pewnie rodzi się w głowach wielu z Was, a odpowiedź w ogóle kryje się gdzieś tam w mrokach dziejów, w mrokach historii. E, bo jak zwracał uwagę właśnie brat Gui. Konsol Magno, główny papieski astronom, to nauka i religia przez stulecia współistniały, więc te placówki naukowe i uczeni byli związani z Kościołem. Papiestwo od dawna wspierało astronomów, bo ich wiedza była po prostu przydatna. No i dzięki nim w 1582 roku papież Grzegorz XIII dokonał reformy kalendarza, zwanego od tego czasu kalendarzem gregoriańskim. Papież też w swojej buli nakazał pominąć 10 dni, więc po 4 października 1582 roku nastąpił 15 października. Jak tłumaczył kiedyś w polskim radiu astronom dr Andrzej Sołtan, no to kalendarz gregoriański niemal odpowiada temu astronomicznemu. Dzięki temu nie został zburzony cykl pór roku w stosunku do dat kalendarzowych. No, w późniejszych wiekach powstało kilka papielskich obserwatorów astronomicznych, które były zlokalizowane w Rzymie. Ogromną rolę w rozwój nauki odegrał szef obserwatorium Kolegium Rzymskiego, stojący w XIX wieku Jezuita Angelo Secchi, który badał planety, księżyc, gwiazdy, no i z jego odkryć korzystały kolejne pokolenia naukowców. On był też nazywany ojcem współczesnej astrofizyki. Był pierwszym astronomem, który dokładnie obserwował powierzchnię Marsa i obłoki Jowisza oraz mierzył skład atmosfery planetarnych. Tak przynajmniej możemy znaleźć w różnych opisach duchownych na stronie właśnie Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Na początku XX wieku papiescy astronomowie badali niebo ze wzniesienia z bazyliką św. Piotra. Jak informuje strona obserwatorium, brali udział w międzynarodowym projekcie, który miał na celu stworzenie mapy świata. No niestety, e, światła miasta zniknęły, z, zaczęły e, potem z czasem utrudniać im pracę, i dlatego też w 1935 roku papież Pius XI przeniósł obserwatorium do letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandorfo. No i teleskop mieszczący się w Castel Gandorfo ufundował jego następca, czyli papież Pius 12. Jak zdradził obecny papieski astronom w rozmowie z katolicką telewizją EWTN, Ojciec Święty zapłacił za to nie z watykańskich funduszy, ale ze swojego majątku rodzinnego. W latach 80. XX wieku papiescy naukowcy zaczęli działać w Stanach Zjednoczonych i współpracować z obserwatorium Stewarda na Uniwersytecie Arizony i na górze Graham. Gdzie panują doskonałe warunki do obserwacji nieba. Stolica Piotrowa ufundowała watykański teleskop takiej zaawansowanej dosyć technologii VATT. Jak informują w ogóle duchowni, nie byłoby to możliwe bez wsparcia prywatnego darczyńcy. W ogóle warto jest wspomnieć, że rdzenni Amerykanie uważają górę za miejsce święte i sprzeciwiali się wykorzystywaniu go przez astronomów, którzy ściągali z całego świata i tam wznosili kolejne. Teleskopy. W ostatnich w ogóle dziesięcioleciach Watykańskie Obserwatorium może pochwalić się na przykład opracowaniem systemu pomiarów gęstości, porowatości i właściwości termicznych meteorytów. Dane z tych badań, które prowadził brat Gwig Consol Magno wraz z drugim jezuitem Bobem Mackiem, przydały się naukowcom NASA oraz Japończykom. Tak przynajmniej donosiła stolica apostolska. Więc Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne to dziś nie tylko miejsce pracy katolickich naukowców, ale także bym powiedział wyjątkowe muzeum, które zbiera pamiątki z różnych okresów rozwoju papieskiej astronomii, w tym zbiera stare przyrządy i księgi, posiada też imponującą kolekcję meteorytów, którą bardzo podziwiał swego czasu papież Benedykt XVI. W ogóle placówka watykańska organizuje letnie szkoły dla studentów astronomii, nie wiem, czy o tym wiecie i nie wszyscy chyba wiedzą, że jeden z papieżów uczestniczył w podboju Księżyca. No ale właśnie, jak wyglądała jego rola? To właśnie z obserwatorium w Gandolfo Paweł VI obserwował misję Apollo 11, a później zwrócił się do pierwszych ludzi, którzy stąpali po, po Księżycu. Pozdrowił też tak na marginesie Neila Armstronga, Buzza Aldrina i Michela Collinsa. No i astronauci zabrali ze sobą na pokład malutką flagę Watykanu. Papieżowi z kolei przywieźli na pamiątkę kawałek księżycowej skały. Jak podkreśla w wywiadach brat Konsul Magno, wiara i nauka nie idą z sobą w sprzeczności, a wielu naukowców było głęboko w ogóle wierzących. Lubi przywoływać taki przykład: Georgesa Lamantiera, który wysunął hipotezę wielkiego wybuchu, i Lamantier był w ogóle katolickim księdzem, tak na marginesie. No, konsol Magnus zwraca uwagę, że pracujący w obserwatorium watykańskim naukowcy są wolni od trosk, które dotykają ich kolegów po fachu, bo papiescy astronomowie mają za zadanie skupić się na badaniach i nie muszą się martwić o to, zostaną, dostaną jakąś kolejny grant i będą mogli się z niego utrzymać. Tak naprawdę oni mają po prostu robić tylko i wyłącznie tę robotę. Myślę, że troszeczkę Wam przybliżyłem, przybliżyłem Wam troszeczkę temat papieskich astronomów i troszkę ciekawostek się dowiedzieliście. Cieszę się, że wspólnie mogliśmy te 8-9 minut spędzić razem. I tak jak mówię, udostępniajcie znajomym na, w portalach społecznościowych, wrzucajcie tematy. No i również moi drodzy, weźcie i łączcie się w grono wspierających, jeżeli chcecie ten kanał rozbudowywać. Pozdrawiam wszystkich i do następnego razu.